Drodzy bracia i siostry, jak zawsze otrzymujemy cudowne, wspaniałe Słowo Boże. Ono jest zawsze cudowne, zawsze jest wspaniałe, tak jak wspaniały jest Pan Bóg. Całe to Jego piękno, którego odbiciem jest ten wszechświat, nasz świat. Całe piękno i dobro pochodzi od Niego. Także Jego Słowo jest pełne miłości i pełne piękna. Rzecz w tym, byśmy się w tym Słowie umieli odnaleźć, bo zostało ono zapisane tysiące lat temu. I może się nam wydawać, że ono nie dotyczy nas, że jest opowieściami jakichś historii zamierzchłych i najwyżej może nam przynieść jakąś wiedzę o tym, co się kiedyś wydarzyło. Ale nie, to jest Słowo dla nas, ponieważ tak jak Pan Bóg wtedy działał, tak działa i dziś. Pismo Święte mówi, że Jego ręka się nie skróciła, Jego miłość nie zgasła, Jego wierność jest nowa i świeża co rano. Otóż w tym pierwszym czytaniu spotykamy młodego Samuela, który śpi w przybytku, gdzie znajdowała się Arka Pana. I rzecz ciekawa, ponieważ czytamy tam nieco dalej, że Samuel nie znał Pana. I słowo Pana nie było mu objawione. Jak to nie znał Pana? Od lat dziecięcych służył Helemu, kapłanowi, mieszkał w przybytku, składał wraz z Helim, uczestniczył w kulcie, składał ofiary Panu Bogu. Na pewno słyszał o Bogu od Helego i od innych, którzy tam składali ofiary i oddawali cześć Bogu. Bardzo wiele o Panu Bogu. A to Pismo Święte mówi, że nie znał Pana. I że Jego Słowo nie było mu objawione. Tak, to prawda. Nie znał Pana. Tak może być i z nami, że możemy być w Kościele, możemy modlić się nawet długimi modlitwami. Możemy czytać Pismo Święte i nie znać Pana. Bo chodzi o coś innego. Nie chodzi o wiedzę. Tak samo jak w naszych relacjach międzyosobowych nie chodzi o to, że ja coś o drugim wiem. Chodzi o relacje, chodzi o spotkanie. Ostatecznie chodzi o miłość. I w ten sposób Samuel nie znał Pana. Owszem, Pan Bóg, jak słyszymy tutaj, wołał go, mówił do niego, ale on myślał, że to są słowa Helego. Bo też Bóg, kiedy mówi do człowieka, mówi w sposób bardzo delikatny. Dlaczego? Dlatego, że chodzi mu o właśnie, o relacje, o miłość. A miłości nie da się wzbudzić gromami. Gromami to można człowieka przerazić. Pan Bóg owszem, także tego języka używał i używa, żeby pokazać tym, którzy są na Niego kompletnie zamknięci, którzy są, tkwią głęboko w swoich grzechach, w swoich błędach. Daje takie doświadczenia, aby wstrząsnąć człowiekiem. Tak jak Jan Chrzciciel był, żeby nawiązać do dzisiejszej Ewangelii, był kimś, kto przerażał ludzi. Był ascetą, który budził właśnie trwogę wręcz. Mówili o nim, czarta ma. Ale to jest taki język, który ma tylko pokazać moc. Ale Panu Bogu nie chodzi o przerażenie. Nie chodzi o to, żeby nas przymusić do czegokolwiek. Chodzi mu właśnie o miłość. I chodzi mu o to, abyśmy go właśnie
jako takiego poznali. Dlatego mówi tak delikatnie, mówi takim głosem, że możemy go stosunkowo łatwo pomylić z innymi głosami i że trzeba sobie wypracować tę wrażliwość na głos Boga. Ten młody Samuel trzykrotnie słyszy wołanie Boga i za każdym razem, trzy to znaczy wiele razy, za każdym razem myśli, że to jest głos ludzki. Głos Helego właśnie. Ale Heli, który ma już pewne doświadczenie duchowe i to jest rzecz ważna, aby odnosić się też i uczyć się słuchania Pana Boga od tych, którzy znają już sposób mówienia Pana Boga. Od świętych, od mistyków, od ludzi, którzy mają doświadczenie głębokie, duchowe spotkania z Bogiem, aby się uczyć słuchania Pana Boga we własnym życiu. Bo to jest, bracia i siostry, niesamowicie ważne. I tego Pan Bóg pragnie dla nas, dla każdego z nas, abyśmy umieli słuchać i rozpoznawać Jego głos, nie tylko Jego głos, ale także Jego słowo. To znaczy konkret. Głos to jest tylko dźwięk. Chociaż w tym przypadku słyszymy imię Samuela, ale także Jego słowo, to znaczy to, co On chce nam powiedzieć, każdemu z nas osobiście. Bo Pan Bóg stworzył nas właśnie po to, abyśmy w tę głęboką relację z Nim wchodzili, bo tu jest źródło naszego szczęścia, tego ostatecznego szczęścia, tego szczęścia, które nazywamy wiecznym. Ale kiedy myślimy o szczęściu wiecznym, to myślimy o śmierci. Pan Bóg chce, abyśmy tego szczęścia doświadczali już tutaj, tak jak wielu ludzi tego doświadczało. Chce nam to ofiarować także tu. Widzimy też w Ewangelii, widzimy Jana Chrzciciela, który mówi o Jezusie do swoich uczniów: oto Baranek Boży. I uczniowie, przynajmniej niektórzy z uczniów Jana, idą za Jezusem. A Jezus odwraca się i mówi: czego szukacie? Oni odpowiedzieli: Rabbi, nauczycielu, gdzie mieszkasz? Jezus mówi: chodźcie i zobaczycie. Właśnie. Pan Jezus ich, ale i nas zaprasza do swojego życia, żebyśmy zobaczyli Jego, żebyśmy właśnie Jego poznali i nawiązali te relacje, abyśmy weszli do Jego domu, tam, gdzie On mieszka. Być może myślimy, że chodzi tu o kościoły. Owszem, też to jest ważne, ale wtedy, zresztą przez pierwsze wieki, chrześcijaństwo nie miało kościołów, nie miało budynków sakralnych. Gdzie mieszkał Pan Jezus? Pan Jezus mieszkał tam, gdzie znalazł jakieś schronienie, ale to Jego główne mieszkanie, najważniejsze, to jest Ojciec, Jego Ojciec, Trójca Przenajświętsza. Pan Jezus, zapraszając ich do tego, żeby zobaczyli, gdzie mieszka, żeby z Nim poszli, wprowadza ich w tajemnicę Trójcy Przenajświętszej, w tajemnicę Boga. Tak jak prawnie każdego z nas prowadzić. Jeden z mądrych jezuitów, Karl Rahner, mówił, że chrześcijanin przyszłości albo będzie mistykiem, albo go w ogóle nie będzie. Co to znaczy być mistykiem? No właśnie, mieć tę głęboką, osobistą relację z Jezusem Chrystusem, z Bogiem, poznawać Jego życie i przyjmować to Jego życie, bo to jest fundamentem chrześcijaństwa. Zresztą, jak widzimy w tym drugim czytaniu, święty Paweł bardzo inaczej i uzasadnia, dlaczego chrześcijanin ma traktować własne ciało z wielką czcią. Owszem, nie neguje przykazań, które my wszyscy znamy, ale pokazuje motywację o wiele głębszą. Mówi: ciało nie jest dla rozpusty, lecz dla Pana, a Pan dla ciała. Czy nie wiecie, i to jest ta motywacja, że wasze ciała są członkami Chrystusa? Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Strzeżcie się rozpusty. Strzeżcie się zanieczyszczenia tego, co Pan Bóg nam chce dać,
co nam daje i czego pragnie, czyli miłości. Bo też ciało jest dla Pana, czyli jest dla miłości, ale uwaga, w naszym biednym języku polskim, podobnie zresztą jak w innych językach europejskich, które starożytni Grecy czy Rzymianie nazwali i nazywali barbarzyńskimi, jest tylko jedno słowo na miłość. Greka starożytna ma ich 4, a łacina 3. Nie chcę tutaj robić całego wywodu filologicznego, ale ważne jest, byśmy wiedzieli, że tutaj pada słowo, kiedy mówimy o miłości w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, zawsze greckie słowo agape. I to jest ta miłość, którą widzimy na krzyżu. Ciało jest dla miłości, ciało jest dla Pana, aby realizowało się w Nim to, co zrealizowało się w Jezusie Chrystusie. Aby się stało darem dla Boga i darem dla tych, których Pan Bóg nam powierza. Abyśmy sobą ich obdarowywali. Nie w innej miłości niż ta właśnie agape. Dlatego też, także w małżeństwie, w sakramencie małżeństwa, kiedy się przychodzi, zawiera ten sakrament, to po to, aby tę ludzką miłość erotyczną, która po grecku nazywa się eros, ubogacić, wznieść do tego poziomu agape, do tej miłości, którą jest sam Bóg i którą pragnie nas obdarować. I to się dzieje tylko w głębokiej, ufnej relacji z Panem Bogiem. Dlatego też chrześcijaństwo pierwotne przez całe wieki, przez całe 2000 lat niezwykle ceniło ciało i wskazywało jego świętość. Także świętość małżeństwa. My sami widzimy, co się dzieje w naszych czasach. Niestety w niektórych momentach także i Kościół idzie tu na kompromisy. Trzeba się modlić, abyśmy słuchali tego czystego głosu Pana, Jego słowa i nie dali się zwieść różnym ideologiom. Także temu, co wydaje się już być normalne, Kościół się w końcu zgodził pod naciskami, aby spopielać ciała chrześcijan czy katolików na tak zwaną kremację. Z tym w starożytności chrześcijańskiej chrześcijaństwo walczyło, bo tak czynili poganie. Ciało jest świątynią Boga, świątynią Ducha Świętego i to nie jest obojętne, co z Nim robimy. Bo to, co z Nim robimy, nawet wtedy, kiedy jest już martwe, ma moc symbolu, kiedy je powierzamy ziemi, aby czekało na zmartwychwstanie. To co innego, niż kiedy zostaje spopielone. Bracia i siostry, ważne jest, abyśmy właśnie otwierali się na te relacje z Panem, na tę najgłębszą motywację, gdy chodzi o nasze ciała, gdy chodzi o wszystko inne. Święty Paweł gdzie indziej napisze w liście do Rzymian, w rozdziale 12. Błagam was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście dali wasze ciała na ofiarę żywą. Ofiarę żywą, nie martwą. Ofiarę żywą, która żyje właśnie dla Pana. Jako wyraz waszej służby Bożej na wzór Chrystusa. Po to jesteśmy tutaj, po to jesteśmy w przybytku Pana, aby właśnie rozpoznawać Jego głos, przyjmować Jego słowo i żyć według Niego. Amen.